Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest druga część o sprawie Waco. Tym razem będzie o tym, jak David Koresz, czyli Vernon Howell, doszedł do władzy. Bo może niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale to nie Koresz był tym, który założył sektę. Ale o tym więcej w tym podcaście. Zapraszam! Pierwsza część skończyła się na momencie, w którym Vernon Howell coraz częściej odwiedza Mount Carmel, a właściwie Lois Roden, czyli swoją przewodniczkę. Jego poglądy stawały się coraz bardziej radykalne, wciąż jeszcze oficjalnie należał do kościoła adwentystów, ale coraz więcej członków kościoła zauważało jego radykalne poglądy i wcale im się to nie podobało. Ponieważ Vernon. Tłumacząc się religią, wykorzystywał na przykład swoją władzę do nawiązywania relacji seksualnych z członkami kościoła. Jedną z takich wykorzystanych osób była kobieta, która chodziła do kościoła adwentystów z mężem. Wernon często bywał w kościele, często spotykał się z wiernymi i podczas jednego ze spotkań sam na sam uwiódł tę kobietę. Tłumaczył wszystko religią, wiarą, miłością do Boga. Wierni wiedzieli o tym, ale przymykali na to oko. Do czasu. Do czasu, bo pewnego dnia podczas nabożeństwa David Koresz, wtedy jeszcze Vernon Howell, oświadczył pastorowi, że usłyszał głos Boga, który nakazał mu poślubić jego dwunastoletnią córkę. Wierni byli zszokowani. Pastor nawet nie chciał z nim rozmawiać, wytłumaczyć mu sytuacji, przekonać się co go skłoniło do takiej prośby, i od razu wyrzucono go z kościoła adwentystów. Co jakiś czas wracał do domu rodzinnego, aby spotkać się z Boni, czyli swoją matką oraz swoim bratem Rogerem. Opowiadał im o wszystkim, czego nauczył się podczas pobytu w Mount Carmel. Był zafascynowany tym, co odkrył, i dzielił się tymi naukami z członkami rodziny, którzy początkowo byli sceptycznie nastawieni. Jedynie Boni wierzyła w każde jego słowo spodobało jej się to, jak żyli wyznawcy w Mount Carmel. Byli w dużej mierze samowystarczalni, wydawali się z życi, tworzyli społeczność, w której każdy czuł się dobrze, każdy czuł, że gdzieś przynależy i to właśnie to poczucie wspólnoty przyciągało Boni, ale też innych wyznawców, którzy dołączali do sekty. Panuje przekonanie, że osoby, które dołączają do tego typu grup religijnych są słabe, ale ten mechanizm jest bardziej skomplikowany niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Ludzie są bardziej skomplikowani. Wielu wyznawców miało stabilne życie, pracę, rodzinę, a jednak wpadli w pułapkę, przed którą się wzbraniali. Mogli wychowywać się w religijnym środowisku, ale mogli być ateistami. Poszukiwali odpowiedzi na pytania, które zadaje sobie wiele osób: Co dzieje się po śmierci? Czy istnieje opatrzność? Czy Bóg istnieje? Jaki jest sens życia? Vernon, czyli David Koresz, uczył, że Bóg opiekuje się wszystkimi ludźmi. Samego siebie uważał za proroka, którego zadaniem jest pokierować wybraną przez Boga grupą ku zbawieniu. Wyznawcy zmieniali swój światopogląd i przewartościowywali swoje życie stopniowo. Proces był wolniejszy, jeśli ich rodziny próbowały odciągnąć się od sekty lub jeśli nie byli podatni na sztukę manipulacji. Ale z każdym spotkaniem, z każdą rozmową ich wiara się umacniała. Przyciągało ich to, co przyciągnęło boni, i samego Davida Koresza. Wyznawcy wierzyli w to, co głosili. Byli pewni, że nastanie apokalipsa i jedynie grupa wybranych przez Boga zostanie ocalona. Ci, którzy wierzyli i głosili jego nauki, mieli dostąpić zbawienia, więc ludzie, którzy dołączali do sekty, wierzyli, że zostali wybrani przez samego Boga i byli gotowi zrobić wszystko, aby uniknąć potępienia. Życie na ziemi wydawało się im mało ważne w porównaniu do tego, co miało ich czekać po śmierci. Ponadto życie w Mount Carmel różniło się od życia, do jakiego byli przyzwyczajeni. Lata wcześniej zanim sektę przejął Benjamin Roden i jego żona Lois, grupa nie wydawała się tak hermetyczna. Większość osób pracowała na farmach na terenie Mount Carmel, jednak grupa nie była samowystarczalna. Część wyznawców dojeżdżała do pracy do miasta, co zapewniało utrzymanie całej sekty, bo każdy musiał oddawać większą część zarobionych pieniędzy przywódcy. W 1957 roku Florence, która przewodziła grupie przed Rodenami, postanowiła przenieść całą społeczność w inne miejsce. Wynikało to z tego, że jej zdaniem grupa żyła zbyt blisko miasta. Miała na myśli Waco, miasto liczące wtedy 80 tysięcy mieszkańców, które znajdowało się niedaleko. Kupiła ziemię niedaleko Elk, niewielkiej społeczności, 20 km od Waco. Społeczność nazwano New Mount Carmel Center w skrócie Mount Carmel. W latach 50. zbudowano kanalizację, system wodociągów, do farm doprowadzono prąd i zainstalowano telefony, właściwie jeden telefon. Jednym słowem, unowocześniono życie w Mount Carmel. W tamtych latach większość mieszkańców nie opuszczała tego miejsca, ponieważ przywódcy twierdzili, że współczesny świat ma szkodliwy wpływ na tych, którzy zostaną wybrani przez Boga. Dlatego należało unikać kontaktu z cywilizacją. W New Mount Carmel znajdował się Kościół, Stołówka, było też centrum administracji, tak to nazwijmy, które znajdowało się w przyczepie niedaleko Kościoła. Mieszkańcy żyli w przyczepach, w prowizorycznych warunkach. Nabożeństwa odbywały się w soboty. Wyznawcy nie jedli mięsa, musieli zmienić swój styl życia, nie mogli pić alkoholu ani palić papierosów. Zakazane były tańce i filmy, ze względu na to, że wierzono, że są one źródłem zła. Wyznawcy musieli ubierać się skromnie, kobiety nie mogły się malować, i właściwie wszyscy wyglądali podobnie. To dawało przywódcom poczucie kontroli, a wyznawcom złudne poczucie bezpieczeństwa. Te kwestie zostały opisane w pierwszej części pobieżnie i wymagają uzupełnienia. Florence twierdziła, że w 1959 roku nastąpi apokalipsa, ale tak się nie stało. I wtedy grupa się podzieliła. Niektórzy wyznawcy uznali, że zostali oszukani i opuścili sektę. Później przywództwo objął Benjamin Roden, a pod koniec lat 70. jego żona Lois przejęła władzę. Vernon, czyli David Koresh, pojawił się po raz pierwszy w New Mount Carmel Center w 1981 roku. Jak będzie wspominać Sharon, czyli ciotka Davida Koresha, która była dla niego bardziej jak siostra, to był ostatni moment, kiedy można było zatrzymać Vernona. Jednak wszyscy przegapili tę szansę. Sam Vernon został ze względu na swoje poglądy wyrzucony z kościoła adwentystów, więc nie miał nic do stracenia. W Mount Carmel szybko zyskał grono wyznawców. Początkowo działał z Lois, ale jej nauki nieco się różniły. Kobieta twierdziła, że Duch Święty to istota żeńska. Jej nauki były zasadniczo podobne do jej męża. Vernonowi na samym początku to odpowiadało. Coraz częściej przyjeżdżał do Mount Carmel, gdzie uczył się na temat Biblii pod, pod czujnym okiem Lois. Jak wspomniałam w pierwszej części, chciał z nią spłodzić dziecko. Uważał, że on i Lois są prorokami, że ich przeznaczeniem jest sprowadzenie wybrańca. Ale Lois ze względu na wiek, a miała wtedy ponad 60 lat, nie mogła mieć już dzieci, więc jego proroctwo nie mogło się spełnić. Swoją drogą Vernon mówił o samym sobie, że jest prorokiem na miarę XX wieku. Grzesznym prorokiem żyjącym w grzesznych czasach. Sharon będzie później wspominać w wywiadzie, że Vernon w tamtym czasie był zainteresowany Jimem Gileym. Jim Giley to był samozwańczy prorok, który głosił, że wkrótce nastanie apokalipsa. Prowadził seminaria głównie w Teksasie, później też w innych stanach, ale zyskał na tyle dużą sławę, że udało mu się też wyjechać za granicę. Vernon był zafascynowany naukami Gileya. Kiedy spotkania jeszcze były organizowane w Teksasie, to Vernon przyjeżdżał na nie codziennie ze swoją ciotką Sharon. Postrzegał samego siebie jako kogoś, kto będzie kontynuował idee Gilea, kto je rozwinie, wyjaśni. Bo jak tłumaczył, sam Jim Giley nie miał wszystkich elementów układanki. Wspominał, że tą brakującą częścią układanki jest siódma pieczęć. Było to oczywiście nawiązanie do biblijnych pieczęci. O, zgodnie z naukami przedstawionymi w Biblii, istnieje siedem pieczęci. Każda z nich była otwierana po kolei i szósta została już otwarta. Wszystkie te elementy zapisano w tak zwanych objawieniach świętego Jana, czyli w apokalipsie świętego Jana. Jan obserwował, jak Jezus Chrystus po kolei zrywa wszystkie pieczęci. Każda pieczęć była osobno opisana, a kiedy zerwano siódmą pieczęć, pojawiły się takie słowa a gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Wernon uważał, że kiedy siódma pieczęć zostanie zdjęta, to nastąpi koniec świata, a milczenie w niebie ma oznaczać, że przez jakiś czas niebo będzie puste. W tym czasie Jezus Chrystus wraz ze wszystkimi aniołami zejdzie na ziemię i ocali wyznawców Wernona Howella. Po dwóch latach Wernon miał już sporą grupę wyznawców. W 1983 roku mieszkał już na stałe w Mount Carmel, z dala od cywilizacji. Jego rodzina mieszkała stosunkowo niedaleko, w innym mieście. Koresz próbował ich przekonać do swoich idei, do dołączenia do sekty. W 1983 roku Lois, która w ostatnim czasie podupadła na zdrowiu, postanowiła zabrać swojego następcę, tak to nazwijmy, do Izraela. Mężczyzna był zainspirowany podróżą. Kiedy wrócił, zaczął prowadzić spotkania, podczas których opisywał swoją interpretację Biblii, no i swoje nauki. Jak sam mówił, chciał naprawić błędy w rozumowaniu Lois. Wiele osób przychodziło na te spotkania tylko po to, aby posłuchać, co ma do powiedzenia. Oprócz tego, że był charyzmatyczny i potrafił opowiadać w taki sposób, że ludzie chcieli go słuchać, to znał Biblię na pamięć. Cytował wiele fragmentów i odnosił je do takiego życia codziennego. Niedługo później wewnątrz grupy doszło do rozłamu. Lois nadal głosiła swoje racje, a poglądy Koresza stawały się coraz bardziej radykalne. Przy czym Vernon Howell, David Koresz, był bardzo charyzmatyczny, na pewno bardziej charyzmatyczny niż Lois. I dzięki temu przekonał do siebie wielu wyznawców. Życie w Mount Carmel zaczęło się zmieniać. Vernon, czyli Koresz, próbował przejąć władzę nad grupą, która liczyła wtedy kilkadziesiąt osób. Lois, idąc za radą syna, Georgia, który traktował Koresza jak wroga, próbowała ograniczyć jego wpływy. Ale ci, którzy w niego uwierzyli, byli wobec niego lojalni. Przez jakiś czas atmosfera w Mount Carmel była napięta i spodziewano się, że prędzej czy później dojdzie do rozłamu. Tolois Roden i jej syn George kierowali ruchem, ale to Vernon umacniał swoją pozycję. Miał wpływ na większość wyznawców. Wszyscy słuchali go, gdy przemawiał. Miał w sobie coś, co przyciągało ludzi. I ten element, te cechy charakteru można zauważyć u wielu przywódców sekt, nie tylko u niego. Miał ją na przykład Charles Manson, czy też przywódca Johnstown. Lub Marshall Applewhite, czyli przywódca sekty Heavensgate, o którym pojawił się podcast na tym kanale ponad dwa lata temu. Vernon Howell miał też inne cechy opisywane przez ludzi, którzy zajmują się badaniem sekt. Miał w sobie urok osobisty, był czarujący. Miał dar do opowiadania. Był wręcz urodzonym mówcą. I można też powiedzieć, że miał naturę handlowca, sprzedawcy. Kogoś, kto potrafi przekonać ludzi do wszystkiego, niezależnie od tego, jak bardzo coś wydawało się absurdalne. Jeszcze w 1983 roku Vernon oświadczył, że Bóg nakazał mu poślubić wybrankę, która pomoże mu zaprowadzić ludzi ku zbawieniu. Tą wybranką była Rachel Jones. Rachel pochodziła z wielodzietnej rodziny. Jej rodzice, Perry i Mary Bell, rok wcześniej dołączyli do sekty. Byli głęboko wierzącymi adwentystami, angażowali się w życie kościoła i żyli według zasad wytyczonych przez kościół. Mieli dziewiątkę dzieci. Rachel miała 13 lat, gdy rodzina dołączyła do sekty. Jonesowie mieszkali wcześniej w Waco. O nowym ruchu religijnym dowiedzieli się od znajomych. Skorzystali z programu oferowanego przez Gałąź Dawidowa. Co roku latem na terenie Mount Carmel Center... Później New Mount Carmel Center organizowano obozy dla dzieci, na które mógł zapisać się każdy. Były to obozy religijne, a że sekta miała wiele wspólnego z kościołem adwentystów, to zazwyczaj z tych programów korzystali członkowie kościoła adwentystów. Państwo Jones co roku posyłali dzieci na obóz. Sami jeździli do Mount Carmel i w ten sposób dowiedzieli się na temat działalności i wierzeń grupy. Początkowo wydawały im się zbyt radykalne, ale przyciągnęło ich to co innych. Życie na farmie było prostsze od życia w mieście. Ich dzieci wydawały się szczęśliwe obcując z naturą. Więc w 1982 roku przeprowadzili się do Mount Carmel, stając się wiernymi wyznawcami. Perry i jego żona Marybel przekazali całe oszczędności grupie. Perry stał się jednym z najbardziej lojalnych i najważniejszych członków ruchu. Pomagał Lois planować życie na farmie i później pomagał Koreszowi. On i Mary Bell słuchali jego nauk i szybko uwierzyli w każde jego słowo. Nie minęło dużo czasu, a zaufali mu. Bezgranicznie i bezpowrotnie. Byli pewni, że niedługo nastanie apokalipsa i to David Koresz jest jedyną osobą, która jest w stanie im pomóc. Zapewnić zbawienie nie tylko im, ale też ich dzieciom. Perry jako jeden z niewielu członków regularnie opuszczał siedzibę sekty. Wysyłano go do Waco po najpotrzebniejsze produkty. Mieszkańcy Waco wspominali, że był miłym starszym panem. Najczęściej kupował gaz w butlach, którego używano w Mount Carmel do gotowania i innych czynności. Zawsze płacił gotówką. Był małomówny, ale sprawiał dobre wrażenia. Rachel, tak jak jej rodzeństwo, była beztroskim dzieckiem. Szybko zaaklimatyzowała się po przeprowadzce i wydawało się, że jest szczęśliwsza, żyjąc z dala od miasta. Była uważana za bystre i zabawne dziecko. David zwrócił na nią uwagę parę miesięcy po tym, jak dołączył do sekty. W 1983 roku orzekł, że Rachel została wybrana przez Boga. Miała wtedy 14 lat. Jej rodzice nie wahali się ani chwili. Wyrazili aprobatę i dali parze błogosławieństwo. Czuli się wyróżnieni i wierzyli, że dzięki temu, że Rachel została wybrana, cała rodzina zostanie ocalona podczas apokalipsy, a Rachel urodzi wybrańca. Para zawarła ślub w urzędzie rok później w 1984 roku, w styczniu, ze względu na młody wiek Rachel. W marcu 85 roku na świat przyszedł syn pary, Cyrus Joseph Howell. Imię chłopca odnosi się do postaci historycznej, Cyrusa II Wielkiego, którego postać pojawia się w czterech księgach Biblii. Cyrus był królem Imperium Perskiego i w ciągu 25 lat, kiedy panował, podbił większość krajów znajdujących się na Bliskim Wschodzie. W Biblii Cyrus jest opisywany jako pomazaniec pański. Tutaj cytat. I tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem jego prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby utworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przekażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte, a żebyś wiedział, że ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, z powodu sługi mego Jakuba. Mojego wybrańca nazwałem ciebie twoim imieniem. Pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem pan i nie ma innego. Koniec cytatu. Rachel miała wtedy 16 lat, a Vernon 26. Rachel była dokładnie taką żoną, jakiej szukał przywódca sekty. Była zmuszona, aby szybko dorosnąć. Nie była już beztroskim dzieckiem, którego rodzice dołączyli do sekty. Stała się posłuszna i cicha. Jedna z osób, która będzie miała okazję ją poznać, powie później: Rachel była uprzejma, miła i bardzo cicha. Zachowywała się jak żona, której mąż prowadził interesy w domu. Z ostrożnością pozwalała mu robić wszystko, to, co powinien robić. Zajmowała się dziećmi i domem, pozwalając, aby mąż był głową rodziny. Ufała mu bezgranicznie, tak jak jej rodzice, którzy byli z jej mężem dosyć blisko. Nigdy nie wyraziła sprzeciwu, nigdy nie miała chwili zawahania. Była gotowa zrobić dla niego wszystko. Napięcie wśród wyznawców osiągnęło wysoki poziom, kiedy Lois Roden, przywódczyni grupy, zmarła. Po jej śmierci jej syn George miał przejąć władzę. Jednak sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana, bo chociaż George oficjalnie przejął władzę, to Vernon miał większe poparcie wśród wyznawców. W ich oczach to on był prorokiem, nie syn Lois. Niedługo później wybuchł pożar w budynku, który pełnił rolę administracyjną. Przechowywano tam cenne przedmioty i gotówkę. Wszystkie oszczędności zebrane przez grupę, czyli oszczędności życia, które członkowie oddali przywódcy, po dołączeniu do sekty. Spłynęło wtedy około pół miliona dolarów. George Roden oskarżał Vernona o podpalenie budynku, ale nie do końca wiadomo, czy było to dzieło Vernona lub któregoś z jego wyznawców. Być może to George wzniecił ogień, aby później obwinić o to Vernona i sprawić, że większość wyznawców zwróci się przeciwko niemu. Ale tak się nie stało. Vernon powiedział, że nikt nie podłożył ognia i że był to przejaw gniewu Boga. Jego zdaniem Bóg zesłał pożar, ponieważ chciał, aby George został odsunięty od władzy. Planowano zamach stanu, jednak George okazał się szybszy. On i jego wyznawcy mieli dostęp do broni. Vernon miał jedynie mały pistolet, który wszędzie ze sobą nosił. Jeszcze w 85 roku doszło do spięcia. Wyznawcy Georgia grozili bronią wyznawcom Vernona. Ostatecznie grupa Vernona musiała opuścić Mount Carmel. Przywódca postrzegał to jako okazję do rekrutacji nowych członków. Zamierzał wypełnić swoją misję i chciał zebrać siły, aby wyprzeć Georgia i jego grupę z Mount Carmel. Jego wyznawcy byli gotowi zrobić wszystko. Do jego grupy rok lub dwa lata wcześniej dołączył Kenneth, o którym było trochę więcej w pierwszej części. Kenneth był jego wujkiem, ale ze względu na małą różnicę wieku i to, że się razem wychowywali, był dla niego jak brat. Był od niego o dwa, trzy lata młodszy, miał około 23 lat. Po dołączeniu do sekty stał się jego powiernikiem i najbliższym doradcą, Grupa wyznawców licząca 25 osób przeprowadziła się do Kalifornii, ale jeszcze wcześniej przez kilka miesięcy koczowała w namiotach i busach w Palestin ponad 100 kilometrów od Mount Carmel. Vernon i jego naśladowcy mieszkali w różnych miastach. Najdłużej mieszkali w San Bernardino, mieszczącym się w zachodniej części Kalifornii, 100 kilometrów na wschód od Los Angeles. Wyznawcy pożyczali pieniądze od swoich rodzin, aby zapewnić utrzymanie grupie. Poza tym pieniądze ze sprzedaży pieczywa stanowiły główne źródło zarobku. Kobiety piekły chleby i bułki w prowizorycznych warunkach, a Wernon i pozostali mężczyźni spędzali większość czasu poza domem, szukali osób, które chciałyby dołączyć do sekty. Pomimo tego, że wyznawcy oficjalnie nie mogli słuchać muzyki niezwiązanej z religią, mieli żyć skromnie i musieli żyć według wielu restrykcyjnych zasad, Vernon nieraz zmieniał swoje przekonania albo dopisywał do nich drugą historię, tak aby móc je obejść. Przy czym tylko on i jego najbliżsi wyznawcy mogli zrezygnować z niektórych zasad w imię wyższego dobra. Jeździł m.in. z Kenetem. Do klubów nocnych, gdzie szukali muzyków. Udawali, że poszukują osób, które nagrają płytę z piosenkami religijnymi. Vernon mówił, że będą grać dla samego Boga. Łatwo nawiązywał kontakt z osobami z takiego środowiska. Interesował się muzyką i przez wiele lat grał na gitarze. Przez jakiś czas miał nawet zespół. Jak będzie wspominać jeden z wyznawców, większość rozmów z osobami z zewnątrz dotyczyła trzech rzeczy: Boga, religii i rządu. Vernon miał magnetyczną osobowość. Często gdy opowiadał o czymś, gromadził wokół siebie grupę słuchaczy. Nie musieli być to jego wyznawcy, to byli przypadkowi przechodnia, osoby, które wybrały się do klubu. Potrafił być przekonujący. Przedstawiał samego siebie jako jedyną osobę, która mogłaby ocalić słuchaczy przed potępieniem. Zachęcano ich wizją zżytej społeczności żyjącej według zasad wytyczonych przez Boga. Podczas jednej z podróży Vernon pojechał z dwoma członkami sekty do miasta, w którym przez jakiś czas mieszkał z dziadkami, będąc nastolatkiem. Osoby, które znały go z tamtych lat, dostrzegły, że zmienił się nie do poznania. Wcześniej rozpowiadał o tym, że zostanie gwiazdą Roka, a teraz podawał się za bogobojnego mesjasza. Debbie Owens, dziewczyna, z którą Vernon spotykał się przez kilka miesięcy, jeszcze kiedy mieszkał w tym mieście, miała okazję znów go spotkać. Mężczyzna próbował ją przekonać, aby dołączyła do jego ruchu religijnego, ale Debbie nie chciała o tym nawet słyszeć. Powiedziała, że Vernon Howell jest ostatnią osobą, która mogłaby ją nawrócić. Oszczędności grupy zebrane dzięki sprzedaży pieczywa oraz zabrane innym członkom sekty zostały przeznaczone na podróż Vernona do Wielkiej Brytanii i później do Australii. W 1986 roku pojechał do Izraela i ta podróż miała znaczący wpływ na późniejszy rozwój wydarzeń. Tym razem pojechał do Izraela sam i jak będzie później opowiadał wyznawcom, właśnie tam doznał objawienia. Ukazało mu się siedem aniołów, które zaprowadziły go do nieba i przedstawiły mu trzy wizje. Pierwsza wizja dotyczyła jego przeznaczenia. Anioły ujawniły, że jest kolejnym wcieleniem Cyrusa Wielkiego. Vernon już wcześniej interesował się postacią Cyrusa, zresztą jego syn otrzymał po nim imię. Według aniołów Vernon musiał przyjąć nazwisko Koresz, aby móc wypełnić misję na ziemi. Imię Koresz jest zbliżone do imienia Kurusz lub Kurasz, a to są odpowiedniki imienia Cyrus. Z kolei imię Kurusz pochodzi z języka staroperskiego i oznacza wybiegający w przyszłość, dalekowzroczny. Miał też przyjąć imię David. To imię pochodziło również od prawdziwej postaci, czyli króla Dawida. W Starym Testamencie zawarto proroctwo, że nowy Mesjasz będzie wywodził się z rodu Dawida. Dawid został namaszczony przez Samuela i później narodził się konflikt między nim, panującym wtedy królem Saulem. Tutaj też David Koresh, czyli Vernon Howell, widział podobieństwa. Tak jak Dawid, ukrywał się przed osobami, które potępiały Boga. Czyli w jego oczach był to George Roden. Jezus Chrystus był uznawany za potomka króla Dawida. Sam Vernon będzie później powtarzał, że on jest. Potomkiem króla Dawida, czyli był też potomkiem jednocześnie Jezusa Chrystusa. I jego zadaniem było przedłużenie rodu. Jego dziecko, tak jak on, miało być wybrańcem Bożym, miało być kolejnym mesjaszem. Druga wizja również dotyczyła jego przeznaczenia. Anioły przekazały mu, że jego przeznaczeniem jest złamanie siedmiu pieczęci, o których zresztą mówił już wcześniej wyznawcom. Więc jego słowa znalazły potwierdzenie w co członkowie sekty będą wierzyć. W trzeciej wizji pokazano, w jaki sposób Vernon i jego wyznawcy otworzą siódmą pieczęć. Musieli stanąć do walki przeciwko rządowi amerykańskiemu, mieli zginąć w bitwie, dzięki czemu mieli zostać zbawieni. Nie wiadomo jednak, czy sam wierzył w objawienia. Nie był jednak autorem tych wizji, ale niewiele osób o tym wiedziało. Dokładnie te same nauki i wizje w XIX wieku przedstawił Cyrus Teed. Cyrus był lekarzem i przeprowadzał eksperymenty. Podczas jednego z eksperymentów poraził go prąd. Na kilka minut zatrzymała się akcja serca, a kiedy był nieprzytomny, doznał objawienia. Bóg przekazał mu, że jest Mesjaszem i jego zadaniem jest zbawienie ludzkości. Od tej pory robił wszystko, aby wypełnić misję. Przyjął imię Koresh i stworzył system wierzeń nazwany Koreshanity. Od jego imienia. Jego wyznawcy wierzyli, że ludzkość żyje wewnątrz innej planety. Sama Ziemia miała być w środku pusta, a słońce, według ich wierzeń, było urządzeniem na baterie. W latach 70. XIX wieku Cyrus Tit utworzył społeczność, w której panował komunizm. Grupa rozwijała się do jego śmierci, która miała miejsce dokładnie w 1908 roku. Część wyznawców mieszkała w Chicago, a część wyjechała na Florydę, gdzie Tid planował założyć Nowe Jeruzalem. Nowe Jeruzalem, czyli miasto przeznaczone dla osób, które zostaną zbawione. To miasto opisano w apokalipsie świętego Jana. Po śmierci Tida jego grupa nadal istniała, ale nie rozwijała się tak dynamicznie jak wcześniej. W 1971 roku wydano książkę pod tytułem Koresianity religia New Age. Opisano w niej nauki Tida. Niedługo po wydaniu jeden z egzemplarzy znalazł się w posiadaniu Lois Roden, która umieściła książkę w bibliotece znajdującej się w Mount Carmel. Lois sama inspirowała się naukami utworzonymi przez Tida, i to ona przekazała wiedzę Vernonowi. Nie wiadomo, czy sam Vernon David Koresz Miał okazję przeczytać książkę, bo jak twierdziło wiele osób, nie czytał niczego poza Biblią. Kiedy Vernon wrócił do Stanów Zjednoczonych w 1986 roku, oświadczył grupie, że muszą wrócić do Mount Carmel. Vernon był gotowy wypełnić misję i z łatwością przekonał członków sekty, że muszą mu pomóc. Konflikt między nim i Georgem Rodenem sprawił, że nie mogli wrócić do życia, jakie biedli wcześniej. Poza tym Vernon nie zamierzał rezygnować z władzy, bo to by oznaczało, że musiałby się podporządkować Georgeowi, swojemu wrogowi, który, jak twierdził, sprowadził na grupę gniew Boży. Grupa wyznawców Vernona wróciła do Palestyn, ponad 100 kilometrów od Mount Carmel. Od czasu, kiedy wyznawcy opuścili to miejsce, George Roden zmienił nazwę na Rodenville. Oprócz Rodena na terenie Rodenville mieszkało siedem rodzin. Po tym, jak Vernon wyjechał do innego stanu, George Roden nakazał fortyfikację Rodenville, obawiając się, że Vernon wybierze moment, kiedy grupa nie będzie czujna i spróbuje przejąć miasteczko. Wejście zostało zabarykadowane. George będzie później w wywiadzie dla lokalnej gazety porównywał poziom bezpieczeństwa do tego, jaki był w Białym Domu. Roden obawiał się, że kiedy któryś z członków jego grupy pojedzie do Waco. Największego miasta w okolicy to Vernon zamontuje pod samochodem bomby, które eksplodują na terenie Rodenville. Obawiał się, że zniszczy całą społeczność i zabije mieszkańców. Niewykluczone, że w ciągu kolejnych miesięcy doszło do spotkania Vernona i Georgea Rodena. Obydwoje jeździli do miasta po produkty pierwszej potrzeby, a kupowali u tych samych dostawców. Członkowie grup nie utrzymywali ze sobą kontaktu, bo po pierwsze obie grupy żyły z dala od cywilizacji. Na terenie Rodenby był tylko jeden telefon, ale korzystać z niego mogli nieliczni. Poza tym wtedy grupa Vernona w ogóle nie miała dostępu do prądu i nie jeździła też do miasta, a poza tym obie grupy były do siebie wrogo nastawione. Przy czym ci, którzy stali po stronie Rodena, nie wyżyli bezgranicznie w jego przywództwo. Po prostu bali się odejść z Mount Carmel czy też Rodenville. Natomiast grupa Vernona żyła przez kolejne miesiące w prowizorycznych domach, chociaż ciężko to w ogóle nazwać domami. Były to duże pudła zrobione ze sklejek kupionych na promocji. W środku umieszczono kilka pieców. Każda rodzina żyła na kilku metrach kwadratowych. Zbudowano też strych, aby wszyscy mieli miejsce do spania. Nie było łazienek. W każdym pudle znajdowała się miska, która służyła jako toaleta, umywalka i wanna w jednym. Vernon i jego wyznawcy zamieszkali w tych pudłach latem 87 roku. Noce były wtedy ciepłe. Grupa miała problem z wysoką temperaturą w środku, ale można było sobie z tym jakoś poradzić. Zimą wszystko się zmieniło. Spartańskie warunki, jakie tam panowały, sprawiły, że wielu członków sekty zachorowało. Ciepło pochodziło jedynie z pieca. Ściany były zbudowane tylko ze sklejki, nie zastosowano żadnej izolacji. Wyznawcy cały czas nosili grubowe, puchowe kurtki, rękawiczki i czapki. Vernon obawiał się, że trudne warunki pogorszą nastroje, i tak już napięte, w grupie. Bał się, że ponownie dojdzie do rozłamu i niektórzy wrócą do grupy prowadzonej przez George'a Rodena a do tego nie mógł dopuścić, dlatego robił wszystko, aby podnieść morale. Niektórzy mogą sobie zadać pytanie, dlaczego w takim razie grupa nie przeniosła się do miasta, gdzie mogliby zamieszkać w morze małym, morze ciasnym, ale w domu z dostępem do bieżącej wody i prądu, gdzie nie musieliby marznąć. Takie myśli nie pojawiły się w głowach wyznawców, dlatego że od wielu lat wpajano im, że miasto jest źródłem zła. Że ludzie, którzy w nim żyją, są zepsuci i muszą mieszkać jak najdalej od cywilizacji, aby nie przesiąknąć złem. Jedynie wernon lub któryś z jego najbliższych doradców, np. ojciec jego żony, Rachel czy Kenneth, jechali do miasta, kiedy trzeba było kupić jedzenie czy inne produkty. Członkowie grupy współczuli im, że muszą znów zetknąć się ze złem. Wierzyli w to tak bardzo, że woleli mieszkać w pudłach ze sklejki i spać w nich, kiedy temperatury spadły poniżej zera, niż mieszkać w komfortowych ludzkich, można by powiedzieć, warunkach. W grupie Vernona znajdowało się ponad 20 dzieci. Latem zorganizowano szkołę, która była prowadzona przez jedną z wyznawczeń w przerobionym autobusie szkolnym. Między autobusem a pudłami, w których mieszkali wyznawcy, znajdowała się studnia. Wyznawcy musieli dzielić się obowiązkami, a obok studni powieszono huśtawki z opon, które pochodziły z autobusu. Pełniły rolę placu zabaw dla dzieci. Za autobusem znajdowały się własnoręcznie wykonane ławki, a parasol zamontowany przy nich dawał cień latem. Zanim temperatury spadły, wyznawcy zbierali się przed pudłami i siadali na starych kanapach przy ognisku, gdzie Vernon opowiadał im, jak można by się spodziewać, o Bogu. Atmosfera na terenie obozu była napięta. Z tego powodu przywódca zdecydował się na kolejny krok. Otworzył prowizoryczne studio muzyczne w Łajko, gdzie nagrał płytę z utworami o tematyce oczywiście religijnej. Wyznawcy byli podekscytowani, kiedy słuchali muzyki. To przypominało im w mroźne zimowe wieczory, że mają misję do wypełnienia. Perry Jones, czyli ojciec Rachel, żony Vernona, powtarzał wyznawcom, że cały świat o nich usłyszy i o ich genialnych dokonaniach za sprawą muzyki. Rodzina Vernona miała się wkrótce powiększyć. Rachel przez większość czasu opiekowała się Cyrusem, synem. Wernon podróżował i załatwiał wiele spraw naraz, więc mało czasu spędzał z synem. W kwietniu 1987 roku Rachel urodziła drugie dziecko, córkę, której nadano imię Star. Ale nie był to koniec. Wernon uważał, że Bóg oczekuje od niego, że sprowadzi na ziemię jak najwięcej dzieci. Matkami miały być kobiety należące do sekty. Były czyste duchowo w przeciwieństwie do osób z zewnątrz. Przekazano im, że zostały wybrane przez samego Boga i samonoszenie w sobie dziecka Mesjasza powinno być dla nich zaszczytem. Vernon w momencie śmierci miał kilkanaście żon. Oficjalnie osiemnaście, siedemnaście, a nieoficjalnie ponad dwadzieścia. Rzecz jasna, te kobiety nie były jego prawdziwymi żonami, ponieważ wielożeństwo nie jest legalne w Stanach Zjednoczonych. Jedynie Rachel była jego żoną w ujęciu prawa, ale w sensie duchowym te wszystkie kobiety były uważane przez członków sekty za żony przywódcy. Drugą wybranką była siostra Rachel, najmłodsza córka Perego i Marybel, o imieniu Michelle. Ona i Vernon wzięli ślub w 1987 roku po narodzinach star, czyli córki Rachel i Vernon'a. Ceremonię przeprowadzono w obecności wszystkich członków sekty, na terenie obozu. Michelle miała wtedy 12 lat. Dwanaście. Jej rodzice bez słowa sprzeciwu oddali córkę w ręce przywódcy, wierząc, że spotkało ich podwójne szczęście. Ich dwie córki zostały przez niego wybrane. Czekał ich awans w hierarchii grupy. Członkowie grupy nie widzieli w tym nic złego. Nie miało dla nich znaczenia, ile Michel ma lat i że była właściwie jeszcze dzieckiem. Ufali przywódcy bezgranicznie i uważali, że skoro powiedział, że takie jest przeznaczenie Michel, to najwidoczniej tak musi być. Zresztą Vernon potrafił przedstawić sprawę tak, jakby to on poświęcał się dla dobra grupy, dla ludzkości. Warto tutaj przytoczyć słowa, które zostały uwiecznione na kasecie, którą później w 89 roku Vernon wyśle do Australii, do swoich wyznawców. Powiedział wtedy, tylko Baranek Boży może otrzymać zadanie, aby przekazać nasienie rodu Dawida, prawda? To było odniesienie oczywiście do tego, że uważał, że jest potomkiem króla Dawida i że jego syn będzie kolejnym Mesjaszem. Wernon w tamtym czasie dużo podróżował prowadził podwójne życie, o którym członkowie sekty nie wiedzieli. Ponieważ jego pierwsza płyta sprzedała się w małym nakładzie, ale odniosła jakiś mały sukces, planował rozwijać karierę muzyczną. On i inny członek sekty, Mark, jeździli do Kalifornii, gdzie szukali osób, które zechciałyby dołączyć do zespołu i rzecz jasna, do sekty. Jedna z osób, która miała okazję poznać w tamtym okresie Koresza, powiedziała, że poznała go w klubie. Podczas rozmowy Koresz zadał takie bezpośrednie pytanie: Czy byłbyś w stanie umrzeć za Chrystusa? Wtedy ta osoba, ten mężczyzna odpowiedział, że tak. Koresz zadał kolejne pytanie: Czy byłbyś w stanie zabić dla niego? Na co ta osoba powiedziała, że nie. I wtedy Koresz zwrócił się do swojego wyznawcy. Przyprowadziłeś mi kolejnego słabego chrześcijanina. Mark, czyli ten członek sekty, który podróżował i który grał z Koreszem, napisze i wyda później książkę na temat tego, co działo się w sekcie, ale o tym będzie trochę później w ostatniej części, kiedy będzie podsumowanie. Mark miał okazję poznać Davida Koresza z innej strony niż pozostali członkowie grupy. I właściwie, jeśli ktoś nie znał Davida Koresza czy też Wernona Hawela, to mógł być zdziwiony widząc jego podwójne życie, które tak bardzo się różniło. Mark później w swojej książce napisze: oprócz swojej religii Koresz żył dla dwóch rzeczy. I to tylko dla dwóch rzeczy: dla seksu i rock'nola. Sam koresz miał kiedyś powiedzieć Markowi: wiesz Mark, patrząc na naszą muzykę, to będziemy gwiazdami rocka. będziemy mieć kobiety, które będą nas błagać, aby się z nimi kochać. Wyobraź sobie, Niezliczone dziewice. Tak właśnie będzie. Wiele osób miało wrażenie, że był kameleonem. To chyba dobre porównanie, bo wśród członków grupy był konserwatywnym, bogobojnym mesjaszem, a wśród osób, których nie znał i które chciał zachęcić, aby dołączyły do grupy, potrafił być zwyczajną osobą, jaką można minąć na ulicy. Przy czym, kiedy on i członkowie sekty mieszkali na terenie Kalifornii, i grali w różnych klubach jako gwiazdy Roka, nie pozwalał palić w domu. By trzeba było przestrzegać zasad związanych z żywieniem, ze stylem życia ogólnie. I ponoć Vernon tak bardzo przykładał do tego wagę, że nawet nie pozwalał się śmiać członkom sekty na terenie tego domu, w którym mieszkali. Jeśli nie poznasz go od tej złej strony, to może wydawać się bardzo miłą osobą, powie później kobieta, która dołączyła do sekty. Kiedy Koresz przebywał w Australii. Stosował przemoc psychiczną, ale nie przemoc fizyczną. Koniec cytatu. I to była prawda. David Koresz dopiero po 90. roku będzie stosował przemoc fizyczną wobec niektórych członków sekty. Najczęściej wobec własnych dzieci. Najczęściej używał do tego drewnianego wiosła, którym dawał klapsy dorosłym i dzieciom. Ale wróćmy do chronologicznych wydarzeń. Wernon, kiedy poznawał kogoś w klubie, dawał mu swoją wizytówkę. Było na niej napisane Wernon Howell i pod spodem Mesjasz. Właśnie tym zwracał na siebie uwagę i sprawiał, że ludzie do niego wracali. Nad i w słowie Mesaja dawał gwiazdkę, a całe słowo przecinał miecz. Miał to być symbol walki, jaką toczył ze światem, z rządem i ze zepsutym społeczeństwem. Ale wkrótce Vernon musiał wracać do Palestyny, gdzie znajdował się obóz wyznawców. Dowiedział się, że George Roden spiskuje przeciwko niemu, aby przejąć jego wyznawców. Ale od początku. Na terenie Mount Carmel, wtedy znanego pod nazwą Rodenville, znajdował się cmentarz. Kiedy któryś z członków sekty umierał, to tam chowano jego ciało, odprawiano nabożeństwo itd. W 1987 roku George Roden ekshumował ciało jednej z kobiet, która była pochowana na terenie tego cmentarza. Była to starsza kobieta, która zmarła śmiercią naturalną 20 lat wcześniej, kiedy grupą kierowała Lois Roden. Była jedną z pierwszych osób pochowanych na cmentarzu. Po jej śmierci wykrzykiwano cytaty z pisma nad trumną przez kolejne tygodnie, ale wracając do historii. George Roden będzie później tłumaczył, że z pomocą innych wyznawców ekshumował ciało, ponieważ chciał przenieść cmentarz w inne miejsce, a w jego miejscu zacząć budować nowe domy. Wiadomo, że na tym cmentarzu znajdowały się inne ciała, więc dlaczego wydobył tylko jedno, tego nie wiadomo. Kiedy Wernon o tym usłyszał, powiedział swoim wyznawcom, że muszą odbić Mount Carmel. Obawiał się, że George Roden będzie próbował wskrzesić ciało zmarłej kobiety. A dlaczego tak bardzo się tego obawiał? Wyznawcom powtarzał, że jako kolejny Mesjasz będzie mógł wskrzesić ciała zmarłych, kiedy nadejdzie apokalipsa. Z kolei George Roden sam uważał się za Mesjasza, a Vernona uważał za szarlatana. Zresztą sam mówił, że Vernon jest w takim samym stopniu wcieleniem Jezusa, co sam szatan. Więc gra toczyła się o to, kto wskrzesi zmarłych. Gdyby zrobił to Roden, to by oznaczało, że Vernon nie miał władzy i jego historia związana z misją i przeznaczeniem była zmyślona. Vernon bał się, że Roden wskrzesi tę kobietę, więc skontaktował się z policją. Liczył, że dzięki temu pozbędzie się Georgia i przejmie Mount Carmel. Wyznawcy byli po jego stronie, ponieważ ciała ich bliskich znajdowały się na cmentarzu i byli przeciwni ekshumacji. Perry i Mary Bell Jones parę lat wcześniej pochowali tam syna, który zmarł krótko po porodzie i to oni najbardziej wspierali Vernona. George Roden miał nadzieję, że po jego śmierci jego syn przejmie władzę nad grupą. Z pierwszą żoną Carmen miał syna i to ten syn miał przejąć władzę. W czasie, kiedy Vernon dowiedział się, że ekshumował ciało, George Roden wziął drugi ślub. Jego partnerka nazywała się Amo Bishop. Ceremonia odbyła się na terenie Rodenville i tak jak w przypadku Vernona, Amo nie była oficjalnie żoną George'a Rodena. Mężczyzna będzie miał później z Amo córkę, ale kiedy doszło do tych wydarzeń w 1987 roku, to Amo była dopiero w ciąży. Policja zaczęła przyglądać się tej sprawie. Nazwisko Lois Roden, matki Georgia, widniało w bazach, ponieważ od 1968 roku nie płacono podatku od nieruchomości, który trzeba było płacić co roku. Zalegano z zapłatą od prawie 20 lat i w tym czasie zebrała się już niemała suma, ale w rzeczywistości trudno było zmusić rodzinę Roden do zapłaty. George Roden mógł odpowiedzieć karnie za nielegalną ekshumację oraz Znieważenie zwłok. Jednak sprawa była skomplikowana. Służby nie chciały się mieszać w konflikt między dwoma grupami składającymi się z wyznawców sekty. Nikt nie płacił podatków, wyznawcy Vernona nie mieli stałego miejsca zamieszkania, żyli jak nomadzi, a Mount Carmel było otoczone murami, i obawiano się, że Roden otworzy ogień, jeśli policja przekroczy teren jego posesji. W ciągu kilku wcześniejszych lat funkcjonariusze mieli okazję przyjechać do Mount Carmel, aby wyjaśnić sytuację związaną z podatkami i lokalny szeryf uważał, że jest to niegroźna grupa, ale było wiadomo, że trzymają tam broń. Więc istniało ryzyko, że ktoś zostanie ranny lub nawet poniesie śmierć. Dlatego powiedziano Vernonowi, że jeśli chce, aby roden został aresztowany i oskarżony, to musi dostarczyć dowód, że ekshumowano zwłoki. Mogło być to zdjęcie, mógł być to też dowód w postaci filmu, musiał dostarczyć cokolwiek, aby policja podjęła kolejne kroki. Pod koniec października 1987 roku Vernon i kilku innych wyznawców wkradli się do Mount Carmel, aby zdobyć dowody. Znaleźli trumnę, na której położono flagę Izraela. Zrobiono kilka zdjęć i grupa wraz ze zdjęciami wróciła do szeryfa, domagając się aresztowania Rodena. Jednak to nie wystarczało. Władze domagały się zdjęć ciała. Dlatego Vernon i jego wyznawcy zdecydowali się wrócić i znaleźć to, czego służby szukały, czyli ciała. W nocy z 3 na 4 listopada przyjechali do Mount Carmel. Nie mieli przy sobie aparatu. Zamiast tego wzięli ze sobą mapę, na której zaznaczyli pozycje, jakie mieli przyjąć podczas ataku. Byli uzbrojeni. Wcześniej, kiedy George Roden nakazał Vernonowi opuścić Mount Carmel, bohater tego podcastu miał tylko pistolet. Ale do przejęcia Mount Carmel przygotowywał się od kilku lat. Nowi członkowie sekty zapewnili mu dostęp do broni i kiedy grupa wkroczyła jesienią na teren Mount Carmel. Każdy wyznawca był uzbrojony. Pokonano barykady. Z początku nikt z grupy George'a Roden'a nie wiedział o tym, że ktoś znajduje się na terenie obozu, ponieważ w pobliżu nie było lamp, a wyznawcy mieli na sobie stroje militarne, kupione w supermarkecie, które zapewniały kamuflaż. Dopiero kiedy rozległy się strzały, George i jego grupa stanęli do walki. Roden był pewien, że Vernon przybył, aby go zabić. Strzelanina trwała około 45 minut. Na terenie obozu znajdował się telefon. W ciągu ostatnich lat do działki doprowadzono prąd i zamontowano budkę telefoniczną i to z niej zadzwonili weznawcy prosząc o pomoc. Kiedy szeryf przybył na miejsce, George Roden był ranny. Postrzelono go w rękę i klatkę piersiową, ale rana nie była poważna. W drzewie, przy którym się ukrywał, utknęło prawie 20 kul. Rodena aresztowano i oskarżono o znieważenie zwłok, ale i Vernon oraz jego wyznawcy zostali aresztowani. Oskarżono ich o usiłowanie zabójstwa. Istniało spore prawdopodobieństwo, że Vernon zostanie skazany. Jego wyznawcy nie wzięli ze sobą kamery, pomimo tego, że jak utrzymywali, mieli zrobić zdjęcia zwłok, o które poprosiły ich służby. Na początku 1988 roku odbyły się dwa procesy. George'a Rodena uznano za niepoczytalnego i wysłano go do szpitala psychiatrycznego. Jeśli chodzi o drugą grupę, podczas procesu pokazano trumne oraz zwłoki, które jak się okazało Roden faktycznie ekshumował. Jednak sędzia odrzucił to jako dowód w sprawie. Mimo wszystko ława przysięgłych była po stronie charyzmatycznego Vernona Hauela, który wkrótce zmieni tożsamość. Udało mu się przekonać ławę, że bronił interesów całej grupy i był jedynie pionkiem w tej grze. Wyznawców oskarżonych o usiłowanie zabójstwa uniewinniono, a w przypadku Koresza ławnicy nie byli zgodni co do wyroku, więc proces unieważniono. Dzień po tym, jak aresztowano Rodena, grupa przeniosła się do Mount Carmel, a Vernon wrócił do obozu po ogłoszeniu wyroków. Na terenie Mount Carmel zorganizowano przyjęcie dla członków ławy przysięgłych. Wszyscy byli zafascynowani społecznością i tym, jak członkowie sekty żyją w takich warunkach, więc zaproszenie przyjęli. Przywódcy udało się ich oczarować, wszyscy dobrze bawili się na imprezie, serwowano drinki bezalkoholowe, bo wyznawcy nie pili alkoholu i przygotowano wegetariańskie pizze. Po strzelaninie pisano w mediach, a kanał CNN nagrał nawet wywiad z koreszem, aby opowiedział swoją historię. Dzięki temu, a raczej przez to, sporo osób dowiedziało się o istnieniu sekty i z ciekawości przyjechało do Mount Carmel, gdzie przywitano ich z otwartymi ramionami. W trakcie wywiadu David Koresh, czyli Vernon Howell, zapytał, A co jeśli faktycznie jestem Mesjaszem? I tak na początku 1988 roku, Vernon Howell zaczął odbudowywać i rozbudowywać Mount Carmel, które zostanie nazwane przez Davida Tibodo, jednego z wyznawców, planetą Koresha. Mount Carmel będzie też znane jako apokaliptyczne rancho. Jeśli chodzi o kwestie prawne, to George Roden stracił ziemię, stracił całe Mount Carmel, co wykorzystał Vernon Howell. Który użył wszystkich oszczędności zebranych przez grupę, wykorzystał pieniądze, które zdobył poprzez sprzedaż płyt rockowych i kupił Mount Carmel, które zostało wystawione za zaniżoną cenę ze względu na zaległe, nieopłacone podatki. Ta część dotycząca tego, w jaki sposób David Koresz zyskał władzę, dobiega końca. W kolejnej części będzie więcej na temat jego żon, jego dzieci. Tego, jak wyglądało i jak funkcjonowało życie w Mount Carmel, oraz o tych wydarzeniach, o których dowiedział się cały świat, czyli masakra z 1993 roku. Dziękuję wszystkim za przesłuchanie tego podcastu do końca. Jeśli ktoś ma taką ochotę, to można zostawić subskrypcję. Dzięki temu ten kanał się rozwija. Mam nadzieję, że ta trzecia część będzie jednocześnie ostatnią. Pojawi się niedługo, także wyczekujcie. Tymczasem my słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu, tak jak zawsze. I do usłyszenia.